Wrocławianki wykorzystały atut własnego parkietu, okazały się dwa razy lepsze od swoich przeciwniczek. Pierwsze starcie wygrały 71-65, drugie 73-57. Były i dobre, i słabsze momenty, przyznaje liderka Ślązy Marisa Kastanek. Myślę, że z pozytywnych rzeczy dotyczących pierwszych dwóch meczów to, że byłyśmy razem. Potrafiłyśmy znaleźć rozwiązanie, dobrą pozycję. To, że jesteśmy cały czas ze sobą i się nie poddajemy. A z negatywów to, że czasami tracimy koncentrację. Mamy wzloty i upadki. Musimy na to uważać. Wisła może wrócić do rywalizacji w każdym momencie. Wisła jest pod wielką ścianą. Musi wygrać, by pozostać w grze o Mistrzostwo Kraju. Śląza w sobotę może. Czy ten luz daje wrocławiankom spory komfort, czy też może nieco przeszkadzać? Każdy mecz zaczyna się od początku, tak? Wychodzimy na nowy mecz w playoffach, nieważne jest, co mamy z tyłu głowy, jak wyglądały tamte mecze. Trzeba do tego kolejnego meczu przystąpić tak, jak do każdego, który będzie nam dany grać albo nie. Z pełną świadomością, co nam daje zwycięstwo, ale też z pełną kontrolą defensu i cały czas koncentracji. Pomiędzy drugim a trzecim meczem jest aż 9 dni przerwy. To absolutnie niezrozumiałe. Finał traci trochę, bo playoff to playoffa. Przez taką przerwę tę fazę ciężko tak nazwać. Myślę, że przerwa tygodniowa między meczami ma swoje pozytywy i negatywy. Do plusów należy zaliczyć z pewnością, że nasze organizmy nieco odpoczną. Będziemy się czuć, że ten trzeci mecz jest jakby pierwszym. Oba zespoły przystąpią na świeżości. Nie pamiętam, kiedy miałyśmy 9-dniową przerwę. Chyba w święta. To mimo wszystko robi różnicę. Jak trener Arkadiusz Rusin wykorzystał tę długą przerwę? To też dla sztabów szkoleniowych spore wyzwanie. Przede wszystkim w tej chwili do dzisiaj praktycznie podtrzymanie też formy i fizyczności tej, która była zrobiona, także siłownia, troszeczkę koszykówki, ale takiej bardziej nastawionej na technikę indywidualną. Od dzisiejszego treningu wracamy do tego samego praktycznie planu treningowego, który był przed Wisłą, przed tymi dwoma meczami. Nic tutaj wielkiego nie wymyślimy. Wisła parę gier zmieniła, na pewno będziemy starali się na te gry reagować. My też pod pewne systemy obrony Wisły będziemy się przygotowywać, ale myślę, że tutaj nikt nikogo już wielce nie zaskoczy, tylko jest kontynuacja tego, co było zrobione wcześniej. Początek trzeciej odsłony finału Mistrzostw Polski w sobotę o godzinie 14 w hali w Krakowie. Podsumowanie zmagań. Zaczniemy od walki o brązowe medale. Najpierw na parkiet wybiegły dziewczyny. Trójka walczyła z siódemką. Początek spotkania należał do Mai Glinickiej, która w pierwszej połowie zdobyła aż 14 punktów. Głównie dzięki jej postawie dziewczęta ze składowej utrzymywały wynik w okolicach remisu przez trzy kwarty. W decydującej czwartej wyraźnie opadającą z sił liderkę trójki mocno wspomogły koleżanki Natalia Kamińska oraz Karolina Gołąbek. Ostatecznie LO numer 3 wygrało 47-36. Wśród chłopców zdecydowanie mniejsze emocje. Na parkiecie znów pojawiła się siódemka i tym razem mogła się cieszyć sukcesu. Od początku do końca zawodnicy z Kruczej zdominowali i pokonali rówieśników z 14 aż 70-39. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Marcin Szczubełek 24. Przejdźmy do najważniejszych wydarzeń, czyli rywalizacji o złoto. W meczu finałowym dziewcząt mierzyły się reprezentacje LO 15 i LO numer 8. Mecz od samego początku był niezwykle wyrównany i gdy dziewczęta z 15 na początku czwartej kwarty odskoczyły na 8 oczek, wydawało się, że to one zwyciężą w tym spotkaniu. Końcówka należała jednak do rywale, które wyprowadzając kilka kontr, wyprowadziły swój zespół na sensacyjne prowadzenie. Ostatecznie zawodniczki ósemki wygrały 47-46. Ach, jakie to były emocje. W meczu finałowym chłopców natomiast mierzyły się reprezentacje dziewiątki i piętnastki. Mecz ten głównie to pojedynek lidera dziewiątki Jakuba Musiała, znanego z występów w Śląsku Wrocław, z całym zespołem rywali. Gdy na 4 minuty przed końcem spotkania gracze piętnastki wyszli na prowadzenie, wydawało się, że lider rywali nie będzie w stanie przechylić zwycięstwa na ich korzyść. Wtedy jednak rozpoczął koncertowy moment. Spotkanie kilkakrotnie trafiając z pół dystansu oraz za 3 punkty i ustalając wynik spotkania na 64-54. W całym meczu zdobył aż 40 punktów.
Znamy mistrzów miasta w poszczególnych kategoriach szachów klasycznych. Za nami ostatni, czwarty turniej zawody w kategorii seniora. Zakończyły się zwycięstwem Macieja Stelmaszuka, który w końcowej klasyfikacji znalazł się dopiero na czwartym miejscu. Mistrzem miasta w szachach został Aleksander Jankowski. W grupie kobiet najlepsza i w czwartym turnieju i w całym sezonie Magdalena Pawicka. Na koniec jeszcze o mistrzach miasta w kolejnych klasyfikacjach wśród juniorów. Także najlepsza Pawicka w gronie seniorów starszych. Pierwsze miejsce dla Piotra Jagieła. Pośród niepełnosprawnych triumf też pana Jagieły. Gratulujemy. Latające dyski na polach marsowych Stadionu Olimpijskiego. Za nami otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Ultimate. W zawodach wzięło udział kilkanaście drużyn z różnych części Polski. W gronie kobiet zwycięstwo ekipy Flowers, czyli drużyny złożonej z zawodniczek AZS-u AWF-u Wrocław. Drugie miejsce zajął zespół Uwaga Córy, czyli kolektyw z Wrocławia, Poznania i Szczecina, a na najniższym stopniu podium zmagania zakończyły warszawianki z Danac. W grupie mężczyzn najlepsza reprezentacja Polski, która wyprzedziła naszych akademików występujących pod nazwą Girls Stay Home oraz Uprising z Poznania. Zaglądamy teraz na parkiety siatkówki. W pierwszej lidze kobiet ostatnio druga seria spotkań. Najbardziej zacięte pomiędzy FTR i Wrozas Challenger. Ta pierwsza ekipa wygrywa 2-1. W drugiej lidze kobiet natomiast dwa spotkania. AZS AWF Wrocław wygrał z Czarnymi Owcami 2-0, a TKKF Relax Oleśnica uległ Turbinkom 0-2. W rywalizacji mężczyzn grała druga liga. Byliśmy świadkami dwóch meczów. Korki przegrały z Impulsem Wrocław 1-2, a Volley Step by Step uległ Łącznościowcowi 1-2. Kolejna kronika. Już 10 maja w niej o zmaganiach w Bubble Soccer, o szachach dla dzieci, tenisie stołowym i siatkówce. Cały czas dzieje się na arenach mistrzostw. Zachęcamy więc, by odwiedzać te areny i kibicować zawodnikom i zawodniczkom, amatorom. Amatorzy potrafią grać bardzo widowiskowo i to można zaobserwować, odwiedzając obiekt Przykrajewskiego. Z naszymi kamerami byliśmy m.in. na starciu Wypici Team kontra Politologia Uniwersytetu Wrocławskiego. Faworyt nie zawiódł, Politologia zwyciężyła bardzo pewnie i wysoko 4-0. Prowadzenie dał Matthew Vela, po 6 minutach było już 2-0. Gert Lutein trafił do siatki przeciwników. W drugiej połowie Politologia Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyła dwie kolejne bramki w 33 minucie. Asysta Marcina Wolniaka i gol Gerta Luteina, było to już trzecie trafienie w tym spotkaniu, więc zespół faworyta prowadził 3-0. W ostatniej skutecznej akcji meczu znów w rolę podającego wciela się Marcin Wolniak, a tym razem do siatki trafia Mateusz Gołuszka. Ten ostatni został wybrany na najlepszego zawodnika całego spotkania. 4 bramki, całkiem dużo, ale jak się okazuje, może być jeszcze lepiej. W kolejnym spotkaniu, które też teraz macie okazję obserwować, FC Oranie mierzyło się z Okręgową Radą Adwokacką. Kibice obejrzeli aż 8 bramek. Rada grała jak znud, po 5 minutach i 2 bramkach Aleksa Liniewicza było 2-0. Kolejne 5 minut i prowadzenie 4-0. Asysta Liniewicza i chwilę później jego trzeci gol. Jeszcze przed przerwą 5-0. Tym razem trafił Maciej Biały, a Liniewicz dla odmiany zaliczył drugą asystę. Przy 6 golu też jego podanie do siatki Oranie trafił Bartosz Jaskowiak. W 35 minucie jeszcze gol samobójczy Piotra Macedońskiego, a tuż przed końcem meczu honorowe trafienie Karola Deperasa.